Tak więc nie lękajmy się tego świata, nie lękajmy się życia na tym świecie, chociaż wokół nas wiele ciemności i upadłych duchów, które zapraszają nas do upadku, nie lękajmy się, bo jest Maryja nasza Matka i jest Syn Boży, Jezus Chrystus, który jest zapewnieniem dla nas, że kiedy Go wybierzemy, będziemy wolni od tego świata, wolni od grzechu. Ksiądz Michał jest. Obecny. Pęćko jest. Jarek, no odpadł, no zachorował. Kto tam jest? Dudas. Alek jest. Ten wysoki blondynek. Jest. Na czym polega dobra rozgrzewka? Na rozgrzaniu mięśni, rozruszaniu stawów i uśmiechnięciu się, żeby dobrze biec. Biegnę z intencjami do Maryi, podziękować jej za swoją opiekę nad moim życiem. No i w sercu mam wszystkich tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Mam cel dla Pana Boga. Biegnę z trzech powodów. Pierwsza to wyzwanie. Myślę, że każdy z nas potrzebuje wyzwań. Mnie to jest potrzebne i po prostu ten wysiłek, ten bieg to jest dla mnie coś ważnego. Po drugie atmosfera, pełna miłości, wzajemnego wsparcia, wspólnota. I po trzecie Maryja, której możemy zanieść swoje intencje i powierzyć jej swoje życie i tych, którzy nas prosili. Słuchajcie, mamy okrzyk jeszcze swój. Do Maryi biegiem! Biegniemy najpierw do katedry takim spokojnym tempem wszyscy razem, a od katedry start ostry w tempie około 50 minut na 10 km w sztafecie po około średnio 5 km na osobę. No i 19.30, 20 powinien być na jasnej górze. Modliłam się, żeby dobiec szczęśliwie, a trochę biegałam. Jak jedziemy teraz? Jezus Chrystus, który jest naszą mocą i siłą i błogosławi nas Pan Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Do Maryi biegiem! Bożej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.